Witam Państwa, witam w kolejnym komentarzu narodowym na Chrobrym Szlaku, ostatni w tym roku. Tym bardziej serdecznie witam Państwa przed ekranami. Zastanawiałem się, o czym tutaj powiedzieć. Miałem taki temat związany z Trybunałem Konstytucyjnym, ale jak sprawdziłem rozpiskę i wyszło, że ten materiał ma być emitowany w Sylwestra, stwierdziłem, że byłoby to z mojej strony jednak nadużyciem. Męczenie Państwa tymi zawiłościami prawnymi w Sylwestra, więc stwierdziłem, że dam sobie spokój i nagram ten komentarz do zawirowań wokół Trybunału Konstytucyjnego, które gdzieś tam przechodzą na marginesie, nagram sobie później. A dzisiaj pochyliłbym się nad trochę czym innym. Będzie to materiał dosyć krótki. Zastanawiałem się, czy naprawdę jeszcze raz ładować się w ten temat, ale ponieważ wszyscy się wymądrzają, to ja też wyrzucę swoje 3 grosze. A co mi tam? Mówię oczywiście o tym, czym żyją kibice piłki nożnej od świąt, bo tuż przed świętami z hukiem ogłoszono, że z dniem 31 grudnia Czesław Michniewicz nie będzie już selekcjonerem reprezentacji Polski. Kto będzie jego następcą, nie wiemy. I po 11 miesiącach kolejny trener. Proszę Państwa, patrząc na ten cyrk, jaki już zaczął się jeszcze za bytności Zbigniewa Bońka w Polskim Związku Piłki Nożnej, a który z lubością kontynuuje Cezary Kulesza, nawet mnie, nie będącego jakimś zagorzałym kibicem piłki nożnej, ale mniej więcej trzymam rękę na pulsie, żeby tak mniej więcej się orientować, przynajmniej minimalnie, co się dzieje, a akurat mecze Polski na Mundialu oglądałem, to muszę powiedzieć, że i zazwyczaj w ogóle oglądam mecze reprezentacji, że no niestety, ale od momentu dymisji Jerzego Brzęczka wokół reprezentacji dokonuje się jeden wielki cyrk. Brzęczka oskarżano o to, że słabo prowadził kadrę, że nie było pomysłu, nie było taktyki i tak dalej. Być może na przykład rozgrywki Ligi Narodów pod wodzą Brzęczka no, nie wyglądały najlepiej i tam, że znamienna była długa cisza Lewandowskiego na pytanie o taktykę tam na jeden z meczy, jeśli dobrze pamiętam, z Włochami, jeśli się pomyliłem, to mnie poprawcie w komentarzu, ale nagle i niespodziewanie człowieka, który budował kadrę, a jednak jako że w reprezentacji przecież z tymi ludźmi się nie pracuje na co dzień, to są nieliczne zgrupowania w ciągu roku, to nie jest tak jak w klubie, że pracuje ten człowiek z piłkarzami na co dzień. Do zbudowania reprezentacji jednak zgadzam się tu z tymi komentatorami sportowymi, którzy mówią, że potrzebny jest czas. I nie da się, i to widzimy przecież teraz, że nie da się w 2 lata zbudować reprezentacji. My rzekomo mamy świetnych piłkarzy. O tych piłkarzach jeszcze za chwilę parę słów powiem. No ale Brzęczek, kadra pod wodzą Brzęczka grała też brzydko. Tak jak i kadra Michniewicza. Ale na przykład no, utrzymała się jednak w tej tam dywizji Ligi Narodów. Mieliśmy za chwilę to przełożone z 20 na 21 euro. No i nagle wykopano Brzęczka i wsadzono Paulo Sousę. Jak grała kadra, jak się skończyło euro z Paulo Sousą, no to wiemy. Skończyło się trochę inaczej niż tradycyjnie, bo był mecz otwarcia ze Słowacją, jak pamiętamy, gdzie po prostu no, oczy bolały. Mecz z Hiszpanią, który był meczem o wszystko i to, że on nie został przegrany, to było duże osiągnięcie. I potem był mecz o wszystko ze Szwecją, w którym Szwecja no, spuściła nam, krótko mówiąc, łomot. Walka była rzeczywiście dosyć zacięta, ale jednak przegrana. No i potem Paulo Sousa uciekł
z tego okrętu. No, już wcześniej dało się zauważyć, że to jest blagier po prostu pospolity. I szczerze mówiąc uważam to, że Brzęczkowi nie dano szansy na tym euro, bo czy euro z Brzęczkiem skończyłoby się gorzej? No wiadomo, i tak nie wyszliśmy z grupy, ale no, może by to było w gorszym stylu, ale naprawdę uważam, że no, gościa zwolniono za nic. Suma summarum, no potem oczywiście wiadomo były te, no ale też wiadomo, no, udało się wywalczyć miejsce w barażach, to też na konto Sousy, miejsce w barażach do Mistrzostw Świata. No i nagle Sousa uciekł i w zasadzie no, Michniewicz musiał przejąć kadrę niejako z marszu, zmierzyć się z tą kwestią baraży. Pierwszy szczebelek jakby przeskoczyliśmy z racji wykluczenia Rosji, a obawiam się, że kadra Michniewicza poradziła sobie ze Szwecją, ale czy poradziłaby sobie z Rosją? No to już pytanie pozostaje otwarte i pewnie długo sobie na to pytanie nie odpowiemy. I może i kadra Polski nie zachwycała na Mistrzostwach Świata, a jednak przede wszystkim liczy się wynik sportowy. No ale wyszła z grupy, efekt był. Efekt był. Wszyscy się spodziewali, że jednak Michniewicz zostanie. Ale doszło do jakiejś fali, mam wrażenie, intryg tutaj. Ta afera z premiami, ale kiedy... I to jeszcze pół biedy, no bo być może rzeczywiście prawdą jest to, co niektórzy piszą Michniewiczu, że był apodyktyczny, że tak trudno się z nim współpracowało. Okej, okay, może tak jest. Ale proszę Państwa, zadajcie sobie jedno pytanie, no bo to w końcu jest reprezentacja narodowa Polski i chyba pasjonaci piłki nożnej, może nie wszyscy tutaj są kibicami piłkarskimi, no ale ci, którzy kibicują, niech zadadzą sobie pytanie. Czy od ustawiania reprezentacji są piłkarze, czy trener? No bo jakoś nie rozlicza się piłkarzy, nie rozlicza się tego, że Lewandowski, najwspanialszy piłkarz świata w reprezentacji najczęściej gra piach. No w ogóle się na to nie spogląda, tylko zawsze jest na trenera. A kiedy już dochodzi do takich informacji, że tam wyzwaniano do Kuleszy, tam chyba brat Milika, że jak zostanie Michniewicz, to Milik już więcej nie zagra, no to proszę Państwa, to ja mam taką propozycję, niezależnie od tego, kto teraz zostanie trenerem Polski. Zresztą jak słyszę nazwisko na przykład Jana Urbana, to po prostu już nie będę tego komentował, no bo powiedzmy z tych polskich kandydatów jakoś zaakceptowałbym może Michała Probierza, ale Probierz z kolei dopiero co objął młodzieżówkę i co no, teraz nagle przeskoczy i młodzieżówka znowu pójdzie się bujać. Bądźmy poważni. Ale tak naprawdę to należałoby w tej sytuacji, prezes Kulesza powinien powiedzieć, skoro wy wszyscy jesteście tacy mądrzy, to może niech Lewandowski i Milik sami poprowadzą reprezentację. Jak nie, to albo siedzieć cicho, albo tam są drzwi. I proszę Państwa, przyjęty dogmat o konieczności obecności Roberta Lewandowskiego w polskiej kadrze i wręcz o jego piłkarskiej nieomylności należy zakwestionować. Proszę Państwa, Lewandowski przecież wiecznie grać w tą piłkę nie będzie. Może jeszcze parę lat. A potem co? Potem po nas choćby potop? Tak jak w niektórych sportach zimowych, no w skokach narciarskich udało nam się wyhodować następców. Ale ja się interesuję sportami zimowymi. Na przykład w biatlonie męskim, odkąd niecałe 10 lat temu zakończył karierę Tomasz Sikora, srebrny medalista olimpijski z Turynu z 2006 roku, to jest dramat i żenada. W biatlonie żeńskim od kilku lat nie jest wcale lepiej, a ten rok no to nie jest jeszcze tak tragicznie, ale jest też źle, kiedy podchodziły niektóre utytułowane zawodniczki. No i co? No, odejdzie Lewandowski i nagle nasza kadra poleci na pysk? Czy
Czy tam na boisku przypadkiem nie występuje jeszcze 10 innych gości? No, jest też ten Szczęsny, no wiadomo, no to akurat do Szczęsnego trudno się przyczepić, więc szanowni Państwo, ja nie podzielając może entuzjazmu obrońców Czesława Michniewicza, powiem, że ten człowiek jeszcze zasługiwał na to, żeby mógł pokazać w eliminacjach do Mistrzostw Europy, na co go stać. A tak, proszę Państwa, ja bym sobie oczywiście życzył, żebyśmy przez eliminację do Mistrzostw Europy przeszli jak burza, żebyśmy najlepiej na Euro zaszli jak najwyżej. Ale proszę Państwa, ja się obawiam, że znowu będzie kwalifikacja, 3 mecze i do domu. Albo może 4 mecze i do domu i znowu wielka awantura, kto zawinił, bo też będzie nie taki styl, jak się wszystkim, jakby wszyscy chcieli widzieć. I nie wiem, czy my musimy dostać w tych eliminacjach do Mistrzostw Europy, nie wiem, łomot od jakichś wysp owczych, żeby ktoś przejrzał na oczy i troszkę spasował z tym, bo tu też dużą rolę odgrywają dziennikarze, kibice, opinia publiczna, którzy pompują ten balonik, a potem jest wielkie jebudut. Bo ja uważam, że to, że udało się dobrnąć polskiej kadrze do 1/8 finału, to jest rzecz, za którą należałoby paść na kolana i podziękować Bogu. To jest naprawdę dużo. To jest miś na mianie naszych możliwości. No a tak, no to... Tak to niestety wygląda. Już nie będę się wypowiadał na temat polskiej piłki klubowej. To by było naprawdę już na osobny materiał i tego, jak wyglądają często gęsto kwestie polskich klubów w europejskich pucharach. To, że jesteśmy tak nisko w rankingu, że jak czasem uda się coś osiągnąć, to najwyżej w Lidze Konferencji Europy. No ale albo zmieni się jakoś sposób myślenia, albo dalej będziemy tam, gdzie jesteśmy. Czyli no, w 4 literach. Tym niezbyt optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem i mimo wszystko życzę szczęśliwego nowego roku na każdym polu, również na polu piłkarskim. Do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękuję za uwagę i to tyle.